Siemaneczko widzowie, w kolejnym odcinku dzisiaj, no tak trochę nietypowo, bo ostatnio zacząłem tworzyć gry w Unity, to chyba już wiecie, no i przestaję robić w Robloxie i nagrywać ogólnie, znaczy nagrywać w Robloxie będę mega rzadko, bo już ogólnie nie gram. Znaczy nie wiem, wiecie co, ostatnio grałem w grę, to było chyba Terraria, nie wiem, z miesiąc temu, ale dobra, nieważne, dzisiaj wam pokażę jedną z tych gier, będzie to tylko nie sandbox, bo to była pierwsza gra, a w następnym odcinku wam powiem z tym ziemskiem, to jest taka fajna gra, ale nieważne. Dzisiaj wam pokażę i opowiem, dlaczego chciałem zrobić sandbox w Unity, ale tak na początek. Ja będę sobie grał i ogólnie potem wam opowiem, jak się w to gra. A więc dobra, kiedyś po prostu chciałem w Roblox Studio robić... Znaczy Roblox Studio, tak to się nazywa? Chyba tak. Roblox Studio, chciałem tworzyć gierki w ogóle, no ale to mi nie wystarczało, więc stworzyłem pierwszą gierkę w Unity, co nie? No i znaczy pierwsza gierka, nie wiedziałem w ogóle, co zrobić jako pierwsze, a to, że lubiłem eksplozje kwadratowe, nie wiem jak to nazwać, no to po prostu stworzyłem sandboxa, że można sobie tworzyć obiekty i na przykład z RPG je rozwalić. No. Wiem, mega fajne. Tylko tutaj trochę eksplozja za długo trwa, muszę zmienić, ale dobra. Dlaczego postanowiłem się sandboxa zrobić? Dlatego, że chciałem stworzyć pierwszą swoją grę. To jest moja pierwsza gra, która już tak działa i możecie w nią grać. Linku jeszcze do gry nie ma. Chyba nie ma. Ale spróbuję wam w linku w opisie się ją dać. No i sorry, że taki nie jestem ogarnięty teraz. I w ogóle tak gadam byle jak, nie wiem co powiedzieć. Ale chciałem wam cokolwiek nagrać. Cokolwiek, po prostu żebyście mieli i żebyście wiedzieli, że żyję. A więc dobra. Naprawdę gra chodzi w grze tej, chodzi o to, że możecie sobie tworzyć jakieś kloce i w sumie to wszystko. Możecie je niszczyć. Tak, możecie niszczyć klocki. Możecie również zbudować ogromny mur, który żeby wejść musicie stworzyć pierw... O kurde. Nieważne, wiecie, coś mi tutaj nie pykło. Muszę tutaj pierw wejść. Mogę w ogóle na tym skakać? A, zapomniałem, że to nie ta wersja gry. Nieważne, jak jednak nie mogę skakać po klocach, a szkoda, bo to nie ta wersja gry. No, nie mogę. Dobra, nie wiecie co, nieważne. Po prostu gra, w grze chodzi właśnie o to, że tworzycie sobie obiekty i rozwalacie je czymkolwiek chcecie. Do wyboru jest pistolet, SMG, shotgun, no, który strzela takimi kulami dużymi, bo nie wiedziałem jak inaczej to zrobić. Rifle, który strzela bardzo szybko, no i czasami nie wiem czemu nie dotyka tych kulek. Snajperka, niby fajna, ale nie koliduje w ogóle z obiektami. No chyba, że czasami, nie wiem, jakiś błąd, muszę to naprawić, wiecie. No i RPG, chyba najlepsza rzecz, nazwałem to RPJ, bo jak z Asset Store instalowałem, to się nazywa RPJ, więc tak samo zrobiłem. Wiecie co? Chyba mam grypę, naprawdę sorry za to, ale są jeszcze tu różne kolory. Chciałem zrobić ich 6, ale jest 3, bo 6 byłoby trochę za dużo, bo ja w sumie sam używam tylko jednego koloru, ale zobaczcie. Jest czarny, niebieski, jeszcze powinien być jasny niebieski. No widzicie, tu jest taki trzeci slot chyba na ciemny, ciemnoczarny, nie wiem, tutaj nie można wybierać. Potem jest szary, o jeszcze kulka jest, tak żeby się fajnie było. No i tu chyba jeszcze pomarańczowy powinien być, jeszcze jakiś. Więc co, możecie sobie wziąć takie coś i pym, ole wysadziło. Ale możecie jeszcze inaczej, możecie wziąć 4×4. To się nazywa wall, nazwy też muszę zaktualizować. No i zobaczcie, tworzymy sobie kilka takich. Ups. Ups, znowu, coś mi nie pykło. Tworzymy bardzo dużo takich, albo zobaczcie, tam sobie postawimy. O! I stąd strzelimy rakietę.
Ole wywaliło. Ja właśnie lubię takie eksplozje. Ło. Kocham takie rzeczy, naprawdę. Jak coś wybucha. Normalnie świetne. Nie wiem, czy was też to satysfakcjonuje, ale mnie mega. No i zobaczcie, postawiłem sobie 1000 takich murów. O, ta! Tam będzie dobrze wyglądało. Patrzcie to. Trafię, nie trafię. Tam trafię, nie trafię. Tam trafię. Nie no, to już tu muszę trafić. Tu. Ole wywaliło. Wow. Tu. 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 Ups, tam. Wszędzie. Wszędzie rozwalamy. No kozackie to jest. Według mnie takie rzeczy lubię. No i co, jak będziecie grę chcieli pobrać, no to w opisie wyślę linka na itch.io. Spokojnie, to nie wirus. Tam nawet będzie pisało, czy to jest wirus, czy nie. No i co? To w sumie chyba wszystko z tej gierki. Naprawdę kocham takie gierki typu sandbox i rozwalanie czegoś, czegokolwiek. No i na ostatni raz sobie wybuchniemy to. O, ale poleciało. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze w ogóle dodałem tutaj pauzę. Tak po prostu. No i co? Dziękuję za oglądanie. Zaraz będzie kolejny filmik. Właśnie kolejny filmik z tej gierki, czy innej gierki. Będzie to gierka dokładnie o ziemsku. Wiem, trochę to głupio brzmi, ale jest to naprawdę kozak gra, więc co? Dzięki za oglądanie i elo. Tak, muszę jeszcze wyłączyć OBS.